Cześć wszystkim. Dzisiaj przyjechaliśmy na jedną z naszych inwestycji, brzoskwiniowy sad. Chciałem dzisiaj pokazać Wam, jak w szybki sposób wybudowaliśmy dwa kolejne budynki z naszej inwestycji oraz odpowiem na bardzo często zadawane pytania odnośnie samego procesu budowy. Ja nazywam się Piotr Chochu i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Brzoskwiniowy sad. Dla tych, którzy nie wiedzą, mam dwie informacje. Pierwsza to prawdopodobnie nie subskrybujecie nas, więc w tym momencie dobrze by było, gdybyście wcisnęli subskrypcję i dzwonek, żeby nie zapomnieć o żadnych naszych filmach. Natomiast druga informacja jest taka, że jest to inwestycja składająca się z czterech budynków, które będą budowane jeden obok drugiego. Jak już widzicie, mamy wybudowane prawie trzy. Kolejny powstanie niebawem. Natomiast każdy z tych budynków będzie na osobnej działce, jest na osobnej działce i te budynki są przeznaczone na sprzedaż. Dwa z tych czterech budynków już są sprzedane. Kolejne są w trakcie budowy i prawdopodobnie zaraz też znajdą swojego właściciela. Natomiast jeżeli subskrybujecie nas, to wiecie, że byliśmy tutaj kilka tygodni temu. Mamy opis inwestycji, możecie sprawdzić na naszej stronie Timber Moon Living, który załączymy do tego filmu. Oczywiście nie jest to jedyna nasza. Od tamtego czasu powstały już dwa budynki. Jeden, ten, który jest za mną, oczywiście jeszcze nie jest skończony, przed nami montaż elewacji, o czym powiem za chwilę. Drugi, który jest za plecami operatora, jest już skończony całkowicie, tylko mamy prace wewnętrzne. Natomiast można powiedzieć, że jest to szybko. Według mnie nie jest to szybko, ponieważ znamy szybkość naszej realizacji. Natomiast priorytetem dla nas są inwestycje, które wykonujemy dla klientów. Ta inwestycja jest jedną z naszych inwestycji, nad którą pracujemy w momencie, kiedy mamy na to przestrzeń lub kiedy mamy budynki sprzedane. Tak też jest w tym momencie. Jednocześnie pracujemy na kilkunastu inwestycjach u klientów. Natomiast jeżeli jeszcze wahasz się na temat wyboru firmy, która będzie budowała Twój dom, to być może jest to dla Ciebie ważna informacja, że mamy kilka takich inwestycji i budujemy własne domy, ponieważ wierzymy w to, co robimy i też inwestujemy w to własne pieniądze, więc tak naprawdę jesteśmy przekonani, że nasze budynki to jest to coś, co na pewno będzie dla Ciebie dobre. No i też tak się sprawdza, ponieważ te budynki są sprzedane na innych inwestycjach również i mamy duże zainteresowanie, więc wszystko przed nami. Oczywiście każdą inwestycję odwiedzimy z kamerą, co na pewno zobaczycie. Jestem przekonany, że większość osób, które planuje budowę domu, ponieważ sam byłem kiedyś taką osobą, nie zwraca uwagi na koszty, które są związane dookoła budowy. Sama budowa budynku, oczywiście na pewno pobieracie oferty, porównujecie sobie różnych wykonawców, natomiast musicie pamiętać, że kogo byście nie wybrali, jest do spełnienia minimum 6 takich czynników, które powinniście mieć na uwadze. Pierwszy z tych czynników jest to droga. Droga dojazdowa, którą widzicie tutaj za moimi plecami. Jest to droga, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakaś piękna i porywająca. Ona po prostu ma tylko służyć jako droga techniczna, która jest dojazdem do inwestycji. Natomiast my zawsze na zagospodarowaniu terenu, jeżeli prowadzimy całą inwestycję, rysujemy taką drogę, która będzie już drogą docelową. Czyli droga, na której ja stoję, będzie kiedyś drogą dojazdową do tego małego osiedla, które robimy. Oczywiście jest to pierwsza warstwa utwardzająca tylko po to, żeby mogły dojechać ciężkie maszyny, beton i sprzęt. I na sam koniec po wykonaniu tej inwestycji oczywiście droga będzie pokryta jakimś kruszcem docelowym, może być również kostką. Należy jeszcze pamiętać o jednej istotnej rzeczy. W okresie zimowym musimy mieć zapewniony dojazd do budowy. Jest to oczywiście po stronie inwestora. Mówiąc o zapewnieniu dojazdu, chodzi nam głównie o odśnieżanie. Jeżeli jest duży śnieg, to oczywiście taką drogę trzeba odśnieżyć. No nie sugeruję, żeby tutaj inwestor przyjeżdżał z łopatą i odśnieżał, natomiast jeżeli nie będzie ta droga odśnieżona i przejezdna, to oczywiście robocze godziny, które będziemy musieli poświęcić na odśnieżenie takiej drogi i dojazd do budynku, żeby móc rozpocząć pracę, będą oczywiście rozliczone na koniec inwestycji. Podobnie sprawa ma się z miejscem na składanie materiału. Oprócz wykonania drogi, musimy również mieć wyznaczone miejsce, najlepiej utwardzone, na składanie materiału. Często jest to miejsce, pod którym na przykład będzie kiedyś garaż, żeby od razu to utwardzenie wykorzystać i to miejsce na składowanie materiału również musi być odśnieżone, żebyśmy mogli przyjechać i móc od razu zacząć pracować. I tak jak powiedziałem, oczywiście my możemy o to zadbać, natomiast trzeba o tym pamiętać, że również takie prace kosztują. Mówię o tym tylko dlatego, że przypominam sobie, jak ja sam byłem nieświadomy przed rozpoczęciem mojej pierwszej budowy, ile jest kosztów, które są dookoła budowy i o których trzeba wiedzieć, ponieważ każda praca kosztuje. A mówię o tym tylko dlatego, że chcę, żebyście byli jak najbardziej świadomymi i zadowolonymi inwestorami, takimi, którzy zaplanują sobie budżet inwestycji i na końcu nie będzie rozczarowania, ponieważ już byliście przygotowani na to, że pewne rzeczy po drodze mogą się wydarzyć.
Drugą z tych ważnych rzeczy jest wykonanie ogrodzenia terenu. Ogrodzenie, które musi uniemożliwić dostęp osób trzecich. Nie musi to być ogrodzenie docelowe, natomiast tu pokażemy Wam trzy rodzaje ogrodzeń. Pierwsze ogrodzenie jest to zwykła, tak jak tutaj widzicie, geowłóknina, która jest rozciągnięta. Ona zasłania w pewien sposób budowę i też uniemożliwia dostęp osób trzecich. Dodatkowo do takiego ogrodzenia musimy zamontować tymczasową bramę, którą zobaczycie na przebitkach. Ona musi mieć minimum 4 metry, żeby wjechały również ciężkie sprzęty. Drugie ogrodzenie wykonaliśmy właśnie tutaj, jest to ogrodzenie już docelowe, ogrodzenie panelowe. Wykonaliśmy to ogrodzenie jako docelowe, ponieważ w tym miejscu znaliśmy ukształtowanie terenu. Natomiast minusem ogrodzenia, takim już ogrodzeniem docelowym, jest to, że tak naprawdę nie wiecie jeszcze na etapie budowy, jak będzie kształtowała się wasza działka i wtedy będziecie musieli dostosowywać się ogrodzeniem i robić go kaskadowo pod działkę. Dlatego wykonujemy takie ogrodzenie zazwyczaj na koniec lub tylko w miejscach, gdzie jesteśmy przekonani, że ukształtowanie terenu się nie zmieni. Trzecim rodzajem ogrodzenia jest jeszcze siatka leśna, którą zobaczycie na przebitkach. Podsumowując, ogrodzenie jest tylko i wyłącznie po to, żeby zasygnalizować osobom trzecim, że jest tutaj teren budowy i uniemożliwić takie bezproblemowe wejście na budowę. Oczywiście każdy z tych ogrodzeń jest do przekroczenia, natomiast nie jest to jego rolą, tylko i wyłącznie to, żeby zasygnalizować, że jest tutaj plac budowy. Kolejną już rzeczą, trzecią, którą musicie mieć na uwadze, są to media. Właściwie głównie chodzi nam o prąd, ponieważ żeby rozpocząć budowę i mieć możliwość tej budowy przeprowadzenia, musimy mieć dostęp do energii elektrycznej. W jakiej ona będzie formie, to jest do ustalenia z inwestorem przed rozpoczęciem budowy. Bardzo rzadko zdarza się, że prąd jest już docelowy w takich skrzynkach na działce jak tutaj. Tutaj mieliśmy już zgłoszenie bardzo dawno instalacji i zainstalujemy tylko liczniki pod każdy budynek. Natomiast zanim powstała ta docelowa instalacja, korzystaliśmy z prądu tymczasowego, który wygląda dokładnie tak. Czyli jeżeli, inwestorze, nie masz na etapie rozpoczęcia budowy prądu, należy zgłosić to. Oczywiście my to możemy zgłosić w Twoim imieniu do dostawcy prądu. W tym miejscu jest to Tauron. Zgłaszamy chęć zrobienia prądu tak zwanego budowlanego. Plusem takiego przyłączu tymczasowego, jak widzicie za moimi plecami, jest to, że możemy wykonać go w zasadzie od razu. Natomiast minusy są dwa. Przede wszystkim pierwsze to jest cena prądu, która jest znacznie wyższa od prądu już docelowego. Natomiast minus numer dwa jest to, że wykonanie takiej instalacji, koszt wykonania takiej instalacji jest przerzucany całkowicie na inwestora. Natomiast jest to jedyna możliwość, jeżeli chcemy taką budowę wykonać. Jeżeli działka nie jest zabezpieczona w te dwie rzeczy, czyli w prąd docelowy lub prąd tymczasowy, korzystamy z agregatów prądotwórczych. Agregaty są rozliczane po inwestycji według zużycia. Czwarta rzecz, równie istotna jak te poprzednie, są to śmieci. Tak naprawdę na etapie całej budowy powstaje dość dużo odpadów. I te odpady nie generujemy tylko my jako Timber Moon. One są generowane na etapie prac ziemnych, one są generowane na etapie chociażby wykończeń, więc tutaj tak naprawdę tych śmieci musicie przygotować się na to, że będzie dość dużo. Po naszej stronie jest to, że takie śmieci wszystkie pakujemy, całą budowę sprzątamy. Jeżeli oddajemy budynek w stanie wykończonym, to nawet profesjonalnie sprzątamy taki budynek. Natomiast sama utylizacja śmieci jest do ustalenia z inwestorem. Możemy zamówić kontener i te śmieci zutylizować, lub możemy je zostawić i inwestor sam zutylizuje je w własnym zakresie. Natomiast to wszystko jest rozliczone oczywiście po inwestycji lub wcześniej, jeżeli inwestor ma takie życzenie. Od razu zamawiamy kontener, pakujemy, sprzątamy plac budowy i zostawiamy czystą budowę po naszym odejściu. Kolejną już piątą rzeczą, nie tak istotną, natomiast jest też bardzo ważna, ponieważ często o to pytacie, czy mamy udostępniać toalety dla pracowników na etap budowy. No oczywiście nie musicie, ponieważ my w własnym zakresie, na własny koszt organizujemy sobie te popularne toalety Toy, które są dostarczane na plac budowy przed budową i po budowie są z niej zabierane. Natomiast jeżeli inwestycja jest taka jak ta, gdzie nie jesteśmy w stanie ubrać norm czasowych, kiedy się zakończy, no to ekipy wykonują sobie Toy tymczasowego, no i musicie przyznać, że patrząc na tą solidną budowę, jestem spokojny o wykonanie budynku, ponieważ chłopaki przyłożyli się do tego. Kolejna już szósta rzecz jest niezmiernie istotna, ponieważ są to wszystkie przyłącza, wszystkie media. Pokrótce mówiliśmy już prąd, natomiast jeżeli chodzi o samą wodę, tutaj my jako Timber Moon zostawiamy przewód wypuszczony poza płytę fundamentową, tak jak widzicie, około 4 metrów, żeby można było spiąć się z instalacją miejską. Jeżeli takiej instalacji miejskiej nie ma, inwestor musi wykonać studnię głębinową, a żeby tą studnię głębinową wykonać, musimy również przygotować instalację wewnątrz, hydroforową, wewnątrz budynku. Idąc dalej, jeżeli mówimy o zagospodarowaniu terenu, to oprócz instalacji wodnej trzeba mieć też instalację kanalizacyjną. Tutaj kanalizacja jest pod ziemią, więc tego nie jestem Wam w stanie pokazać. Natomiast w tym wypadku musieliśmy wykonać małą przepompownię, ponieważ domy są położone znacznie niżej niż główna nitka kanalizacyjna i ta przepompownia wpompowuje oczywiście fekalia do głównej nitki kanalizacyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze etapy, to etapy, na które macie
wpływ, jest to zebranie wszystkich wód opadowych, czyli z wszystkich rynien, z dachu, z daszku. Wodę opadową z rynien zbieramy na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest to szczelny zbiornik, czyli tak naprawdę te wszystkie rynny, które tutaj widzicie, są połączone w jeden przewód i do zakopanego gdzieś zbiornika zbieramy wodę. Tą wodę można wykorzystywać oczywiście na podlewanie ogrodu. Natomiast jeżeli chodzi o drugi sposób, jest to studnia chłonna, czyli po prostu wykonanie studni, która ma na celu rozsączenie tej wody w głąb gleby. Natomiast na tą drugą opcję musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Nie można sobie zrobić tego tak po prostu. Więc podsumowując, mamy przyłącz prądu, mamy przyłącz wody do sieci miejskiej lub do studni głębinowej, mamy zagospodarowanie wód opadowych do zbiornika, mamy również kanalizację miejską. Jeżeli kanalizacji miejskiej nie ma w zasięgu działek, to trzeba wykonać przydomową oczyszczalnię lub szczelny zbiornik, ale to wszystko jest uzgadniane na etapie procesu pozwolenia z naszymi architektami. Mam nadzieję, że dało to Wam jakiś obraz rzeczy przed rozpoczęciem budowy, natomiast jeżeli budowa jest już rozpoczęta, to oczywiście zaczynamy od płyty fundamentowej. Wcześniej musimy wymienić grunt, tak jak widzicie, tutaj jest żwir, natomiast pod tym żwirem jest warstwa tłucznia, klinca. Oczywiście ile tego ma być, jest wyliczone przez panią konstruktor i przez kierownika budowy. Na tym wymienionym gruncie budujemy płytę fundamentową, a na płycie fundamentowej dom w stanie deweloperskim. Ten stan, który tutaj widzicie, jest to po prostu konstrukcja, która jest zamknięta płytami Thermoblack Steyko. Jeżeli nas subskrybujecie, to zapewne wiecie, co to za płyty, więc proponuję, wciśnijcie teraz subskrypcję i dzwoneczek, nie będę mówił o zaletach. Tutaj mamy ruszt instalacyjny pod elewację, ruszt podwójny. Robimy to dlatego, że jeżeli zamontujemy tutaj elewację modrzewiową, taką jaką zobaczycie na drugim budynku, zostaje nam pustka wentylacyjna po to, żeby wiatr mógł swobodnie od samego dołu aż pod gąsior dachu przepływać i serwisować w pewien sposób taki budynek, aby nigdy nie doszło do zawilgocenia elewacji. Zostając przy temacie elewacji, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jest to elewacja modrzewiowa, przy tym widzieliście ściany przed zamknięciem elewacji, tak wyglądają ściany już po jej zamknięciu. Ganek, który wykonujemy, również jest z modrzewia, słupy i zadaszenie, jest to konieczna rzecz do tego, aby budynek miał gwarancję na drzwi, przypominam, więc jeżeli nie my, to jakiekolwiek zadaszenie musi być wykonane. Idąc dalej, to co jest już dalej posunięte od budynku, który widzieliście poprzednio, jest to opaska ta właśnie dekarska, którą wykonujemy na płycie fundamentowej. No i tak jak wspomniałem, elewację wykonujemy w ten sposób, żeby wiatr pod tą szczeliną mógł swobodnie wędrować do góry. Natomiast to, co warto nadmienić, to wykonujemy opaski takie deratyzacyjne przeciwko gryzoniom. Są to po prostu siatki, które mają na celu zatrzymanie gryzoni, które będą chciały pod taką elewację wejść, aby była zabezpieczona. Jeżeli chodzi o wykonanie samego dachu, to tak jak widzicie, mamy pierwszą obróbkę blacharską, która zamyka elewację od góry. Następnie obróbkę ścianki kolankowej blachą płaską. No i oczywiście dach z blachy na rąbek. Orynowanie kwadratowe, tak jak na każdej naszej inwestycji. To, co tutaj widać, jest dosyć ciekawe, ponieważ jest to orynowanie, tak jak wspomniałem wcześniej, zbieramy wody opadowe. Te wody opadowe będą zebrane właśnie do tej instalacji tutaj. Ona jest zostawiona tylko i wyłącznie po to, ponieważ nie wiemy jeszcze, na jakim etapie będzie grunt. I to, co musicie wiedzieć, to jest dosyć istotne, ponieważ po takiej budowie niestety działka, na której będzie budowany budynek, ze względu na pracę maszyn, no będzie w pewien sposób naruszona. Więc jeżeli chcemy mieć już ładny trawnik po takim etapie budowy, musimy liczyć się z tym, że musimy nawieść tutaj żyznej ziemi od kilku do kilkunastu centymetrów. I właśnie po to zostawiliśmy tą rynnę. Tutaj tak naprawdę tą rynnę obetniemy i zostawimy tutaj instalację, która będzie zbierała wody odpadowe z czyszczakiem, czyli to jest tak zwana taka siatka, która ma na celu zatrzymanie wszystkich liści, aby nie zatkać gdzieś po drodze tej instalacji zbierającej wodę opadową. Jednym z ostatnich elementów, jakie wykonujemy na inwestycji, jest to architektura zewnętrzna, czyli tarasy, ganki i wszystkie inne rzeczy montowane poza obszarem budynku. Jak widzicie, ten taras jest dosyć pokaźny ze względu na to, że jest podniesiony ponad teren ziemi. Tutaj musieliśmy oczywiście zainstalować słupy, na których jest zamontowana konstrukcja. Konstrukcja jest odpowiednio zaimpregnowana. Taras również jest impregnowany, olejowany dwukrotnie, tak żeby zabezpieczyć ten taras przed warunkami atmosferycznymi. No i oczywiście na takim tarasie często montujemy również pergole. Co do samego budynku, nie będę dużo się rozgadywał, ponieważ widzieliście to w ostatnim odcinku, kiedy byliśmy na tej inwestycji. Wystarczająco, wyczerpująco opowiedziałem o tym, jak ta inwestycja będzie wyglądać i jak budynki są wykonywane. Natomiast to, co jest ciekawe, pokażę Wam za chwilę. Tak jak wspomniałem na rozpoczęciu filmu, ten budynek jest już zakupiony przez inwestora i wykonaliśmy go pod jego indywidualne życzenie. Także drzwi, które są za moimi plecami, są to drzwi przesuwne. Często pytacie nas o to, jak takie drzwi wyglądają i czy możemy je zainstalować. Oczywiście możemy. Jedne i drugie drzwi są przesuwne, co bardzo mocno zaoszczędza miejsce wewnątrz, a światło przejścia, przyznacie, najmniejsze nie jest.
Na koniec zajrzyjmy tylko na chwilę do wnętrza budynku, ponieważ w jednym z ostatnich odcinków byliśmy w Cholerzynie, gdzie pokazaliśmy dokładnie, na czym polega ten stan, w którym właśnie teraz jesteśmy, czyli dokładnie jakie etapy są wykonane, a jakie są jeszcze przed nami, więc tak naprawdę nie będę się tutaj dużo rozpowiadał, tylko zapraszam do obejrzenia naszej realizacji właśnie z Cholerzyna. Podsumowując, poruszyliśmy dzisiaj 6 bardzo ważnych aspektów dookoła budowy, o których często nie pamiętacie lub po prostu nie wiecie, czyli droga i miejsce składowania materiałów, prąd, ogrodzenie, sprzątanie placu budowy i wywożenie śmieci, toalety na czas budowy oraz wszystkie media i zagospodarowanie terenu. Wszystkie te aspekty są omówione oczywiście w naszym katalogu, który jest do pobrania pod każdym filmem. Również pod tym macie link, gdzie po jednym kliknięciu jesteście w stanie taki katalog sobie pobrać. Natomiast w tym miejscu chciałem powiedzieć dosyć istotną rzecz, ponieważ często ostatnio piszecie nam odnośnie sposobu wysyłania tego katalogu. Musicie podać nam swojego maila i dane. Niestety lub stety mamy bardzo, bardzo dużo zapytań. Są to tysiące zapytań tygodniowo. Jeżeli mielibyśmy manualnie wysyłać każdemu taki katalog osobno, to niestety nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. System, który wysyła ten katalog, ma pewne punkty kontrolne, które musicie przejść, aby taki katalog pobrać. Natomiast szczerze mówiąc, przygotowaliśmy naprawdę bardzo dobry katalog. Katalog nie jest tylko o naszych domach i o tym, za ile sprzedajemy budynki. Jest to katalog, który opowiada o całym procesie budowy, o tym, jak one powstają, jakie są przekroje ścian, o czym warto wiedzieć na etapie budowy. I tak naprawdę jest to multum darmowej wiedzy. Jedyne, czego od Was potrzebujemy, to tylko podać po prostu swoje dane. Natomiast chcę zaznaczyć, jeżeli ktoś pobrał katalog i jest na pewno w stanie to potwierdzić, nie dzwonimy, nie spamujemy. Jest to po prostu tylko i wyłącznie nasza baza, do których być może odezwiemy się z zapytaniem o pomoc z naszej strony, być może w przeanalizowaniu katalogu lub w zaproszeniu na dni otwarte. Więc tak naprawdę jest to bardzo wiele za dosyć niewiele. Oczywiście chcę zaznaczyć, że rozumiem Wasze obawy, natomiast musicie wiedzieć, że jest to jedyny sposób, abyśmy mogli masowo dotrzeć do Was z wysłaniem właśnie takiego katalogu. W tym odcinku to już byłoby wszystko. Mam nadzieję, że był dla Was wartościowy. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej, być może o pracy naszych architektów i o całym procesie pozwolenia, być może o budowie fundamentów, być może o wykonaniu instalacji, na przykład rekuperacji, dajcie znać. Z pewnością przyjedziemy na ten etap budowy. Pokażemy Wam, jak to robimy. Nie mamy nic do ukrycia. Tak naprawdę jesteśmy przekonani, że wykonujemy świetną pracę, co oczywiście dokumentujemy i pokazujemy. A ja już zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem będzie prawdopodobnie z wykończonego budynku, więc to, co się Wam podoba najbardziej. No a ja już oczywiście żegnam się na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.